Książkomat to prezent producenta tego urządzenia dla Słupskiej Biblioteki. W 30 skrytkach czytelnicy mieli odbierać zamówione książki, a potem je tam oddawać. Urządzenie stanęło kilkanaście dni temu, zostało już przetestowane, w przyszłym tygodniu miało zacząć funkcjonować. Ale nie zacznie, bo w niedzielę około godziny 1 w nocy nieznany sprawca ukradł panel sterujący i czytnik kodów znajdujący się w centralnej części urządzenia. A bez elektroniki książkomat nie zadziała. Sama szafka ze skrytkami nie została uszkodzona. Obiekt nie był monitorowany, ale biblioteczny system informatyczny zanotował odłączenie komputera z książkomatu od systemu. Straty wstępnie oceniono na kilkanaście tysięcy złotych. O kradzieży została poinformowana policja. Na szczęście urządzenie było ubezpieczone. Biblioteka wysłała już dokumenty do ubezpieczyciela. Gdy otrzyma odszkodowanie, zakupiony zostanie nowy panel sterujący z czytnikiem kart. Dopiero wtedy książkomat zacznie działać. Nie będzie to jednak wcześniej niż na początku października. Układamy. Ręce mamy w łokciach wyprostowane. Jesteśmy bezpośrednio nad nim i wykonujemy uciśnięcia. Ile tych uciśnięć? Było kiedyś 15. Było 30. Ale co, ucisnę 30 moich pacjentów, no i co? Nie, cały czas. Czyli do zwycięstwa. Tak jest. Pani prezydent, uciskamy. Dobra. To szybko. Podczas rodzinnego pikniku można było m.in. nauczyć się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, sprawdzić swój refleks, usiąść w policyjnym radiowozie i poznać zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dla najmłodszych przygotowano strefę animacji, a dla starszych możliwość wykonania podstawowych badań. Współorganizatorzy wydarzenia z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi przekazali też miastu urządzenie AED, czyli defibrylator. To jest taka malutka skrzyneczka, wydawałoby się niepozorna, ale ta malutka skrzyneczka może realnie uratować komuś życie. Tym bardziej się cieszymy, że taki sprzęt mamy w ratuszu, a ten będzie rzeczywiście w centrum miasta, na zewnątrz budynku, tak żeby każdy mieszkaniec, każda mieszkanka, kiedy będzie wiedziała, że jest taka potrzeba, mogła po ten sprzęt sięgnąć. Defibrylator został zamontowany na ścianie frontowej Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w Słupsku. Na scenie jako pierwszy pojawił się Sosnowski, czyli Bartosz Sosnowski. Warszawski piosenkarz i kompozytor bluesowy zaśpiewał głównie materiał z płyty Tylko się nie denerwuj. Po nim zagrał zespół Lemon. Grupa Igora Herbuta przez ponad godzinę bawiła publiczność swoimi największymi przebojami. Drugą część koncertu otworzył zespół Organek. Grupa, której liderem jest Tomasz Organek, zagrała najbardziej znane utwory ze swoich czterech płyt. Jednak ten wieczór należał do Kazika Staszewskiego i jego zespołu Kult. Grupa, która na polskiej scenie muzycznej istnieje już niemal 40 lat, jest głosem kilku pokoleń Polaków. Dlatego na koncercie w Dolinie Charlotte można było zobaczyć fanów zespołu w różnym wieku, od nastolatków po seniorów. A Kazik Staszewski zaśpiewał kilkanaście utworów zarówno z pierwszych płyt jeszcze z lat 80., jak i z tych późniejszych oraz najnowszych. Charlotte Rock Festival był największym muzycznym wydarzeniem w amfiteatrze w Dolinie Charlotte w ostatnich miesiącach. Pandemia koronawirusa spowodowała, że sztandarowe muzyczne wydarzenie Festiwal Legend Rocka nie odbył się tam ani w ubiegłym, ani w tym roku. Miał być muzyk, a wobec wiary zaraz powrócą wszelkie koszmary. Akcja wyburzania kamienic, które ze względu na fatalny stan techniczny nie nadawały się już do zamieszkania przy ulicy Długiej, rozpoczęła się w połowie lipca. Po kamienicach numer 8, 13, 14, 15 i 36 nie ma już śladu. Z ziemią zrównane zostały nie tylko budynki mieszkalne, ale również przylegające do nich zabudowania gospodarcze, komórki i garaże. Teraz prace rozbiórkowe prowadzone będą na kamienicach od numeru 8A do numeru 11.
Całość prac ma być ukończona w ciągu miesiąca. W ten sposób miasto odzyska w sumie 3 duże działki o łącznej powierzchni około 8000 m2. Zostaną one wystawione do sprzedaży. Urzędnicy szacują, że będą one warte łącznie od ponad 2,5 do nawet 4 milionów złotych. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego może tam powstać budownictwo mieszkaniowe. 1 września uczniowie spotkają się w szkołach, choć nie wszystkie placówki zorganizują apel na rozpoczęcie roku szkolnego. Na pewno nie będzie uroczystości miejskich. Wszystko z powodu obostrzeń związanych z koronawirusem. W części szkół uczniowie spotkają się z wychowawcami w klasach. Będą jednak i takie szkoły, gdzie przy sprzyjającej pogodzie rozpoczęcie roku odbędzie się na boisku lub na placu przed budynkiem. Również w reżimie sanitarnym odbywać się będą lekcje. W częściach wspólnych uczniowie będą musieli nosić maseczki. W klasach i toaletach dostępne będą płyny do dezynfekcji. Sale lekcyjne będą też regularnie wietrzone. W niektórych szkołach dzieci będą spędzały przerwy w klasach lub poza budynkiem, ale pod nadzorem nauczyciela. Dyrektorzy nie przewidują natomiast, by nauka odbywała się na dwie zmiany. Uczniowie powyżej 12 roku życia będą też mogli złożyć w szkole deklarację swoich rodziców o zgodzie na szczepienie dziecka przeciwko COVID-19. W zależności od liczby chętnych, młodzież w określonym terminie uda się do punktu szczepień lub taki punkt zostanie zorganizowany w szkole. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku szkolnym dzieci i młodzież stacjonarnie uczyła się do połowy października, potem wszyscy przeszli na naukę zdalną, z czasem w przypadku najmłodszych zamienioną na hybrydową. Wszyscy do szkół wrócili na przełomie maja i czerwca na 3 tygodnie przed wakacjami. Regulamin to dokument techniczny, jednak musiał zostać przyjęty na nadzwyczajnym posiedzeniu, bo przepisy nakazują, by jego publikacja nastąpiła najpóźniej 19 września, czyli przed pierwszą sesją po wakacjach. Głosowanie nad jego przyjęciem było jedynym punktem zdalnego posiedzenia radnych. Wszyscy byli za, a sama sesja trwała zaledwie 7 minut. Poprzedni regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązujący od 2018 roku trzeba było zmienić, co radni przegłosowali już w czerwcu. Tę propozycję regulator, czyli dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zaopiniował jednak negatywnie. Dlatego radni najpierw zebrali się w trybie nadzwyczajnym na początku miesiąca, by przegłosować kolejną, poprawioną wersję propozycji regulaminu. Dokument trafił ponownie do Wód Polskich, gdzie tym razem został zaopiniowany pozytywnie. Taki projekt regulaminu można było już ostatecznie zatwierdzić, co nastąpiło w środę. Batorego to ulica z jedną z najgorszych nawierzchni w Słupsku. Niebawem to się zmieni, bo za kilka dni Zarząd Infrastruktury Miejskiej rozstrzygnie przetarg na przebudowę tej ulicy. W ramach prac na całym ponad 300-metrowym odcinku powstanie nowa nawierzchnia drogi. Wymieniona też zostanie kanalizacja deszczowa, powstaną nowe chodniki, przybędzie też zieleni. Rozstrzygnięte zostały już dwa inne przetargi na gruntowną przebudowę ulic Bora Komorowskiego na osiedlu Niepodległości i Skłodowskiej Kiri w starszej części miasta. Na każdej ulicy przebudowane zostaną ponad 200-metrowe odcinki drogi. Tam również wymieniona zostanie kanalizacja deszczowa i chodniki, pojawi się więcej zieleni. Prace na wszystkich trzech ulicach rozpoczną się we wrześniu i potrwają do końca roku. Na te inwestycje miasto otrzymało dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych.